Założycielem ludu Sanguszków był książę o imieniu Sanguszko, wnuk wielkiego księcia litewskiego Olgierda Gediminowicza. Sanguszkowie, herbu pogoni litewska, byli ostatnimi władcami Tarnowa, ponieważ w 1787 roku stał się on niezależny od panów dziedzicznych. Dzieje Sanguszków w Tarnowie rozpoczynają się w 1723 roku, kiedy to po bezpotomnej śmierci Aleksandra Dominika z Lubomirskich jego największą fortunę w Polsce odziedziczyła siostra Anna Maria, żona księcia Pawła Karola Sanguszki. W ten sposób wniosła ona swoją część hrabstwa tarnowskiego w dom Sanguszków. Książę Paweł Karol przyczynił się do podniesienia miasta z upadku. A przede wszystkim w 1742 roku scalił podzielone od półtora wieku hrabstwa. Trzecią żoną księcia Pawła Karola była Barbara Toninów. Kobieta o nieprzeciętnej osobowości, goszcząca najznakomitsze osobowości epoki. Obdarzyła męża licznym potomstwem. Ich syn Hieronim Janusz, wojewoda wołyński, odziedziczył hrabstwo w Tarnowie i ogromne majątki na Wołyniu. W 1799 roku w Gumniskach wybudował dwór, w którym okresowo przebywał. W latach 30. XIX wieku został on rozbudowany i stał się główną siedzibą Sanguszków. Roman Adam i Władysław Hieronim Sanguszko brali udział w powstaniu listopadowym. Książę Roman dostał się do niewoli i został zesłany na Sybir, stąd jego przydomek Sybirek. Wrócił z niewoli dopiero po 15 latach w 1845 roku. Później osiadł w Sawucie i dbał o rozwój stadniny koni. Wybudował fabrykę sukna, cukrownię oraz odlewnię żelaza. Jego brat Władysław odziedziczył dobra majątkowe w Tarnowie, które rozbudował i które stały się jego główną siedzibą. Był członkiem Austriackiej Izby Panów, posłem do Sejmu Galicyjskiego oraz pierwszym prezesem Towarzystwa Sztuk Pięknych w Tarnowie. Zawarł związek małżeński z Izabelą z Lubomirskich. Była to kobieta obdarzona niezwykłą urodą, kulturą i inteligencją. Utrzymywała kontakt z ówczesną elitą kulturalną. Sama też była uzdolniona artystycznie. Starszy ich syn, Roman Damian, oficer i dyplomata, mieszkał w Sławucie na Wołyniu. Jego brat Eustachy Stanisław objął po ojcu pałac i dobra majątkowe w Tarnowie. Był marszałkiem Sejmu Galicyjskiego i namiestnikiem Galicji. Jego żoną została Konstancja z Zamojskich. Ich jedyny syn, Roman Władysław, urodzony w 1901, był ostatnim z rodu Sanguszków urodzony w Tarnowie. Sami Sanguszkowie mieszkali w Tarnowie do 1945 roku. Jedna z linii rodu Sanguszków, Kowalska, trwa do dziś. Ze sprawą wnuka Romana Władysława, księcia Pawła Sanguszki, obecnie mieszkającego poza granicami Polski.